Mogłoby się wydawać, że ludzkie kości są nudne. Chyba że macie jakieś w swojej szafie. Zwykle kryją się pod kilkoma warstwami komórek i tkanek. Są gęste, twarde i niepozorne. Czy aby na pewno? Kości i nie tylko chronią organy wewnętrzne, ale pomagają wam również się poruszać oraz magazynują tłuszcz i minerały. Produkują również komórki krwi. Większość tkanki kostnej nie jest nawet utwardzona. Co powiecie na podróż przez wasze kości, żeby zobaczyć je na własne oczy? Trzeba będzie przebić się przez kilka warstw innych tkanek. Najpierw musimy się przecisnąć przez skórę, nasz największy organ. Ale uwaga! To labirynt mieszków włosowych, gruczołów potowych, zakończeń nerwowych i naczyń krwionośnych. Łatwo się tu zgubić. Tuż pod skórą znajduje się warstwa tłuszczu. Jej głównym zadaniem jest utrzymywanie ciepłoty ciała. Składa się z maleńkich plastikowych reklamówek wypełnionych kropelkami tłuszczu. Przebijanie się przez nie może być niemałym wyzwaniem. Po przejściu tego toru przeszkód przechodzimy do mięśni. Ich komórki, włókniste i długie, są zawieszone w pełnej gotowości, by pomóc przenieść wasze ciało z miejsca na miejsce. Poruszanie się przez tę warstwę tkanki również może być problematyczne, ponieważ komórki mięśniowe tworzą wiązki, które sprawiają, że są tak silne. To tak, jakby wziąć masę gumek, recepturek i je rozciągnąć. Twarde? Tak silne są wasze mięśnie. W końcu docieramy do naszego celu i widzimy cienką, ale gęstą membranę. To zewnętrzna powierzchnia kości. Składa się przeważnie z tkanek łącznych, zbudowanych z białek. Widać również liczne naczynia krwionośne. Ich maleńkie prostopadłe odnogi wchodzą głębiej w kości, żeby odżywić komórki kostne. Naczynka te znajdują się w mikroskopijnych tunelikach. Wnętrze wierzchniej warstwy wypełniają komórki macierzyste. Ich aktywność jest największa w okresie dzieciństwa i zmniejsza się w miarę dorastania. W przypadku uszkodzenia kości aktywują się ponownie w celu ich regeneracji. Na szczęście wasze kości są w nienaruszonym stanie. Gdyby się złamały, zobaczylibyście, jak pęknięte naczynia krwionośne tworzą lepką zbitkę wokół zranienia. Za około 2 dni obszar ten byłby otoczony niezliczonymi komórkami kościotwórczymi. Zaczęłyby się zmieniać i przeobrażać w różne rodzaje komórek oraz tworzyć nową kość między zakończeniami złamanej. Idziemy dalej. W kierunku najtwardszej części kości, zewnętrznej warstwy, gładkiej i utwardzonej. Ze względu na jej gęstość nazywa się ją również istotą zbitą. Jest przyczyną, dla której promienie rentgenowskie, zwykle przechodzące przez niemal wszystko, włącznie z tkankami miękkimi waszego organizmu, ledwie przenikają przez kości. Ta część stanowi 80% całkowitej masy kostnej. Bardzo trudno się przez nią przebić, ponieważ jej wnętrze budują liczne kolumny. Wewnątrz nich jest jeszcze więcej komórek kościotwórczych. Z kolei w centrum znajduje się kanał centralny, w którym znajdują się włókna nerwowe, kości oraz naczynia krwionośne. Kolumny te idą wzdłuż niej, zwiększając odporność na zgięcia czy złamania. Po przejściu tej warstwy otoczenie dramatycznie się zmienia. Jesteście teraz w istocie gąbczastej. Nazwa nie jest przypadkowa, gdyż jej struktura przypomina gąbkę lub plaster miodu składającego się z maleńkich igiełek. Ta tkanka jest znacznie rzadsza, bardziej elastyczna i lżejsza w porównaniu do istoty zbitej. Na pewno zauważycie, że istota gąbczasta znajduje się tylko przy jednym zakończeniu odkrywanej kości. Oznacza to, że jesteśmy wewnątrz kości długiej, której struktura różni się od pozostałych. W jej wnętrzu znajduje się coś, co przypomina tunel. Składa się z istoty zbitej, która otacza jamę wypełnioną specjalną substancją. To szpik kostny żółty. Jest bogaty w tłuszcz. Wróćmy jednak do istoty gąbczastej. Zwykle znajduje się na zakończeniach kości długich, wewnątrz kręgów oraz w pobliżu stawów. W tkance tej są otwarte przestrzenie wypełnione szpikiem kostnym czerwonym, który odpowiada za produkcję komórek krwi. Podczas podróży przez szkielet człowieka odkrywacie, że składa się on z 5 rodzajów kości. Długich. Są długie i wąskie. Ich przykłady stanowią kości udowe, przedramienia oraz palców u rąk i stóp. Płaskich. Są cienkie i delikatnie zakrzywione. Z
Strukturą przypominają ciasto z kilkoma warstwami. Istota gąbczasta znajduje się między dwiema równoległymi powłokami istoty zbitej. Przykładami takich kości są żebra i większość kości czaszki. Krótkich. Mają kształt sześcianów i składają się z cienkiej warstwy istoty zbitej otoczonej istotą gąbczastą. Krótkie kości występują w nadgarstkach i kostkach stóp. Trzewnych. Są otoczone ścięgnami. Główną ich funkcją jest oddzielanie ścięgien od stawów. Liczne kości trzewne budują dłonie, stopy oraz kolana. Rzepka jest jedną z najbardziej charakterystycznych kości trzewnych. Różnokształtnych. Nie wpasowują się w żadną z powyższych kategorii ze względu na swój skomplikowany kształt. Występują w trzewioczaszce i części mózgoczaszki. Szkielet dorosłego człowieka składa się z 206 kości i każda z nich pełni określoną funkcję. Co ciekawe, noworodki mają ich niemal dwa razy więcej. Jednak w miarę dorastania mniejsze kości łączą się i formują większe. Gdy jedna z kości się złamie, te znajdujące się wokół również nie mogą poprawnie funkcjonować. Regeneracja kości trwa około 12 tygodni. Najmniejsza kość w ciele człowieka jest kilkanaście razy mniejsza od jednocentówki. To strzemiączko, które znajduje się w uchu wewnętrznym. To maleństwo waży tyle, co dwa ziarenka sezamu. Co 10 lat dostajecie nowy szkielet, ponieważ każdego roku 10% minerałów kostnych ulega odnowieniu. Co roku przeciętny dorosły stawia od 1 do 3 milionów kroków. Dlatego kości muszą być trwałe. W przeciwnym razie nie podołałyby takiemu ciśnieniu. Najdłuższe i najsilniejsze kości znajdują się w waszych nogach. To kości udowe. Biegną od stawów biodrowych do stawów kolanowych. Łacińska nazwa to femur. Choć zęby są częścią układu kostnego, nie uznaje się ich za kości. Ponad połowa wszystkich kości znajduje się w rękach i stopach. Kość gnykowa jest jedyną kością w całym ciele, która nie łączy się z innymi. Ma kształt podkowy i jest zawieszona pod żuchwą. Podstawa języka trzyma ją w miejscu. 1% ludzi rodzi się z 13 żebrem. Kości nie są białe. Z zewnątrz są żółtawo-różowe, a wewnątrz intensywnie czerwone. Ubarwienie to wynika z otaczających je oraz występujących wewnątrz naczyń krwionośnych. Złamana kość, ała, zregeneruje się samoczynnie poprzez produkcję nowych komórek kostnych. Dzięki gipsowi będzie prosta. Ludzkość od wieków wie, jak leczyć złamania. Nastawiali je i bandażowali lnem w starożytnym Egipcie około 1600 roku przed naszą erą. Nie da się kontrolować kości. Można jedynie kierować ruchem mięśni, idąc z miejsca na miejsce. Kości osiągają największą gęstość w wieku 30 lat. Tylko 10% zwierząt na świecie, włącznie z ludźmi, są kręgowcami, czyli posiadają układ kostny. Zakończenia łączących się kości pokrywa specjalna tkanka zwana chrząstną, która zapobiega ich wzajemnemu pocieraniu się. Szkliwo jest znacznie silniejsze od kości. Chroni znajdujące się pod nią delikatne tkanki i nerwy. Największym stawem w całym ciele jest staw kolanowy. Jego imponująca wielkość wynika z konieczności łączenia trzech równie dużych kości. Kości udowej biegnącej od biodra do kolana, rzepki oraz kości piszczelowej. Niektóre stawy albo ledwie się poruszają, albo nie poruszają się wcale. Znajdują się między zębami, wewnątrz czaszki oraz między pierwszą parą żeber. Kości magazynują minerały takie jak wapń i fosfor. W razie potrzeby mogą wejść do krwiobiegu. Na koniec tak zwana elektryzująca kość, która wcale nią nie jest. Gdy w niego uderzycie, poczujecie ból, który przypomina porażenie prądem. Nerw ten biegnie przez kość ramienia, której łacińska nazwa brzmi humerus i nie ma to nic wspólnego z humorem, ale zawsze jest śmieszniej, gdy ktoś inny poczuje ten ból.